Moja przygoda z izbą zaczęła się zupełnie przypadkowo, dlatego że aplikując do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, pracowałam nad swoją rozprawą doktorską i całe moje ówczesne życie było związane z uniwersytetem. I myślałam również, że to jest to, co chcę robić, ponieważ fascynowała mnie praca badawcza, praca naukowa. Natomiast uznałam, że trochę pod namową podpowiedzi męża, że może spróbuję zobaczyć też coś innego, tak na chwilę, żeby mieć doświadczenie bardziej praktyczne, nie tylko związane z uczelnią. I tak rozpoczęła się ta moja przygoda z izbą. Początkowo jedynie na pół etatu, ponieważ kończyłam ten swój doktorat, który był w tamtym czasie dla mnie priorytetowy. Natomiast wystarczył rok. Po roku pracy w izbie obroniłam doktorat i wtedy zdecydowałam, że jednak zostanę tutaj. Kontrola ma swoją pojęciowość, swoją metodologię. W kontroli stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi, formułujemy różnego rodzaju wnioski. Z tą jednak różnicą, że kontrola ma ten wymiar praktyczny. A wnioski, które są formułowane, również mają większe znaczenie praktyczne niż te wnioski, które są formułowane oczywiście w pracach badawczych. Chyba najbardziej mnie zaskoczyło to, że tutaj spotkałam osoby, które są pasjonatami, mają bardzo szeroką wiedzę. Często ta ich wiedza specjalistyczna nie w danym obszarze nie odbiegała od tej wiedzy, którą mają osoby naukowo zajmujące się określonymi dziedzinami. I to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Prowadziłam kontrolę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Była to dla mnie kontrola szczególnie interesująca z tego względu, że studiowałam psychologię kliniczną, też z podspecjalizacją taką interwencji kryzysowej, więc to było dla mnie szczególnie ciekawe, żeby zobaczyć to od strony właśnie praktycznej. Ta kontrola miała za zadanie po prostu opisać, ocenić działalność poszczególnych ośrodków interwencji kryzysowej. Przez samą tematykę do ośrodków interwencji kryzysowej trafiają osoby, które z różnych względów znajdują się w kryzysie, czyli z jednej strony mogą być to osoby, które doświadczają przemocy domowej, ale też osoby, które straciły bliską osobę w wypadku samochodowym, czy nie mogą wrócić do swojego mieszkania z powodu, nie wiem, pożaru, czy jakiegoś innego zdarzenia losowego. Z takich ośrodków korzystają właściwie wszyscy, nie jakaś wybrana grupa społeczna, tylko właściwie każdy może w takiej sytuacji się znaleźć. Była to pierwsza kontrola Najwyższej Izby Kontroli w tym miejscu, w związku z tym poruszenie było dosyć duże. Nawet taki strach, rozżalenie, pytania, dlaczego ten nasz ośrodek został wytypowany do tej kontroli, więc tutaj po pierwsze trzeba było sobie poradzić z tym lękiem, z tą obawą tych osób, które tam pracowały, a z drugiej strony też miałam taką świadomość, widząc w jaki sposób te osoby pracują, z czym się na co dzień mierzą, miałam takie poczucie, że przeszkadzam im po prostu w tej ich pracy, zajmując pokój, prosząc dokumenty, dlatego że podczas kiedy ja przeprowadzałam tam kontrolę, do tego ośrodka trafiały kobiety z dziećmi, takie, które właśnie doświadczały przemocy domowej, więc też widać było po prostu po nich ślady. Ale z drugiej strony wiedziałam o tym, że przyszłam też tam po to, aby sprawdzić, czy te ośrodki interwencji kryzysowej, które w Polsce funkcjonują, w których nigdy wcześniej takiej kontroli nie było, czy rzeczywiście realizują te swoje zadania
w taki sposób, w jaki powinni i czy te osoby rzeczywiście otrzymują taką pomoc, na którą, o której mogą oczekiwać. Inaczej się przeprowadza na pewno taką, przeprowadza się kontrolę w jakiejś instytucji, która właściwie funkcjonuje bardzo podobnie jak NIK, a zupełnie inaczej w takim małym ośrodku, z którego na co dzień korzystają ludzie i to też ludzie, którzy mają aktualnie jakiś poważny problem. Tak? No, trudno byłoby mi zamknąć oczy i nie widzieć tego, co się dzieje wokół mnie. Mimo iż stwierdziłyśmy z koleżanką, z którą była na tej kontroli, naprawdę bardzo wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego ośrodka, to z drugiej strony widziałyśmy, doświadczyłyśmy tego, że osoby pracujące w tym ośrodku z ogromnym zaangażowaniem wypełniały swoją misję, bo to, co oni robili, to nie była już praca zawodowa, tylko widać było, że to jest pewnego rodzaju misja. Oni poświęcali swój prywatny czas, swoje prywatne środki finansowe również. Naszym zadaniem było ocenić działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. I według nas te osoby, które tam pracowały, mimo tych uchybień, jednak realizowały te zadania w stopniu daleko wykraczającym, wręcz poza ramy tego, do czego zostały prawnie powołane. Dlatego też no, ta kontrola nam mi zapadła w pamięć, ponieważ tych nieprawidłowości było bardzo wiele. Aczkolwiek sama działalność, patrząc na to, ogólnie z punktu widzenia celów kontroli, to była prowadzona wręcz perfekcyjnie. Ponieważ biorę udział w procesie rekrutacji nowych pracowników na stanowiska kontrolerskie, zwracam uwagę w czasie tych rekrutacji przede wszystkim na to, czy osoba potrafi myśleć w sposób analityczny, logicznie, czy potrafi formułować wnioski samodzielnie. Też czy potrafi redagować samodzielnie teksty, ale też w dużej mierze patrzę na to, chociaż to nie jest łatwe, na zaangażowanie danej osoby. Myślę, że moja praca pozwala mi rozwijać się wielokierunkowo. To znaczy ja potrzebuję zmian, różnorodności i na pewno to w tej pracy jest. To nie jest praca na jakichkolwiek schematach. To jest cały czas tworzenie czegoś nowego, czegoś, czego nie możemy zapożyczyć czy zaimplementować z innych instytucji, dlatego że my jednak jesteśmy trochę inni. Nie wiem, czy to nie jest na wyrost, ale myślę, że to poniekąd jest też twórcze. Dla mnie, nie chcę powiedzieć poruszające, ale jednak gdzieś w środku, może tak, to jest to, że w izbie pracują osoby, które całe swoje życie związały właśnie z NIK-iem, które mają ogromną pamięć instytucjonalną, których ta praca jest częścią ich tożsamości. I też to, że NIK ma to, co jest dla mnie ważne też, to, że nie jest to miejsce, którego miarą sukcesu jest pomnażanie zysku, na przykład finansowego, tylko że jest to instytucja, która opiera się o wartości. Wartości, które są ponadczasowe. I w związku z tym też, a propos tej ponadczasowości, NIK jest instytucją, która trwa.